Ano powitował was, przywitował ludziskowie moi kochani złoci bardzo serdecznie. Z tej strony jak zwykle Grzechu 40. Witam was bardzo serdecznie ponownie w kolejnym jakże epickim odcinku serii Zagrajmy w City Skylines, czyli miasto wieżowców, miasto drapaczy chmur. Zobaczcie jak Grzechosławiam się rozwija, jak pierdziszewo rośnie w siłę. Wykreowałem na tej serii aglomerację nieprawdopodobnie nabrzmiałych rozmiarów. No spójrzcie tylko, coś pięknego. No. Rzeczywiście jest to bardzo urokliwe. Wow, zobaczcie na tą ulicę, jaka ciekawa ulica mi tutaj powstała. Zobaczcie, ona wychodzi bezpośrednio spod stadionu piłkarskiego i idzie prosto jak w pysk strzelił w stronę Dolnego Manhattanu, kończąc się w majestatyczny sposób na kompleksie WTC, czyli World Trade Center. Nieprawdopodobna sprawa, jest to oczywiście domeną tej standardowej urbanistycznej siatki hipodamejskiej, czyli osi ulic zorientowanych względem osi świata, północ, południe, wschód, zachód. Wiem, że niektórym z was się to nie podoba, ja uważam, że taka sylwetka miasta jest bardzo urokliwa, no i jest ona stworzona w nawiązaniu do największych amerykańskich miast, które rzeczywiście mają zaimplementowaną w sobie właśnie takową siatkę ulic. Tak czy inaczej, raczej nie inaczej, początek tego materiału myślę, że stworzymy w nawiązaniu do materiału poprzedniego, albowiem dopuściłem się tam kilku błędów w sztuce. Zauważyłem, że niechcący tutaj zlokalizowałem obok siebie dwa licea, a chciałem liceum i podstawówkę, ten błąd poprawiłem. Przy okazji również na poprzednim klipie znowu stawiałem strasznie dużo rejonów handlowych. Część z nich pousuwałem, po prostu zamieniłem je na obszary mieszkalne i na biura, głównie w tych rejonach miasta, no bo handlówek mam chyba zbyt dużo, po prostu zbyt dużo, przez co mam potem jeszcze problemy. W dodatku muszę niestety zauważyć, że ostatnio mam nowe problemy w moim mieście. Zobaczcie, widzicie te zielone, jakie zielone, nie jestem przecież daltonistą, niebieskie oczywiście. Spójrzcie na te niebieskie ikonki, zobaczcie ile ich jest. Te wszystkie ikonki oznaczają coś bardzo dziwnego, problem, z którym do tej pory nigdy jeszcze nie przyszło mi się mierzyć, mianowicie brak wystarczającej ilości towarów na sprzedaż. Nie wiem, czym jest to spowodowane, czy tym, że mam zbyt mało fabryk, które produkują towary w moim mieście, czy tym, że ulice mi się za bardzo korkują, przez co ciężarówki nie dążą dowozić tego towaru do sklepów, nie mam zielonego pojęcia, aczkolwiek w obliczu takich zagrożeń niewykluczone, że nawet będę w stanie troszeczkę rozbudować sektor fabryczny. Kto wie? A, jeszcze ostatnia rzecz, którą zrobiłem poza nagrywaniem ostatnio, to tutaj do tego tunelu dobudowałem takie dwie łezki z autostrady, żeby osoby, które będą chciały dojechać tutaj, nie musiały się maślaczyć w taki sposób. I tutaj. To było idiotyczne, teraz mogą zjechać tam od razu, przy czym w przyszłości będę musiał stworzyć jeszcze jeden zjazd autostrady, prawdopodobnie w tych rejonach na północ, no bez tego raczej... raczej się nie da tego miasta rozbudować, dlatego że straszne korki by mi powstawały w centrum, bo cały ruch z autostrady musiałby być przepuszczany przez tą arterię, prawda? Notabene, co się tu wyrabia? I przepraszam bardzo, drodzy panowie mi paniem, co się tu wyrabia? Co się tu odpierdacza? Zobaczcie, jaka ładna amerykańska ciężarówka, a tutaj ziłek. Ziłek. Tak jest. No kurde, co wy robicie, ludzie? Ogarnijcie dupę. Wyleszcze nieczyste. Idioty, mają pustą autostradę, zobaczcie. Pusta autostrada, a oni po prostu zwalniają i stają. Zobaczcie, jaki potężny korek. No idioci, po prostu idioci. I niech mi ktoś jeszcze powie, że ludzie w tej grze są inteligentni. No nie są, niestety. Tak czy inaczej, no mam nadzieję, że ten korek się rozładuje, no bo to rzeczywiście jest pusta autostrada, no. Nie wiem, o co chodzi. Ci w ogóle co robią? Co ty, gościu, odpierdzielasz? Ty pijany jesteś, czy jak? Będzie mandacik, będzie mandacik. Tak jest, no dobra. Nie wiem, co się dzieje, natomiast wiem, co będę uczynił teraz. Kurde, coraz więcej mam tych problemów z dowozem rzeczy do marketów. Myślę, że wykreujemy jeszcze jeden taki wężyk sektorów na północy. Również to będą sektory już typowo mieszkalne, tylko i wyłącznie mieszkalne, bo zauważam, że z tymi handlówkami teoretycznie mam zapotrzebowanie na handlówki, ale w praktyce to bez przerwy mam z nimi jakieś problemy. Tak więc chyba z tego zrezygnuję póki co i same rejony mieszkalne tutaj powstaną na północy. Może to jest głupie, może w ten sposób zniszczę no status quo i zniszczę równowagę mojego miasta, kreując same obszary mieszkalne. Może teraz będę miał zbyt wielu pracowników, zbyt mało miejsc pracy. Niewykluczone, że tak będzie, ale póki co dysproporcja jest w drugą stronę, tak więc, no, nie wiem. Spróbujmy to zrobić tak, a nie inaczej.
i może w ten sposób będzie szybciej, więc same rejony mieszkalne w dupę jego mać! Dużo mieszkaniówek, dużo! No, będzie piknie. Czy ja tam mam jakieś parki na północy? Zaraz. A widzicie, nie bardzo, coś by tam wypadało postawić. No dobra, pomyślmy, co ja tam zlokalizuję. Może jakąś karuzelę. O, proszę bardzo, może jakiś plac zabaw. Tutaj. O. No i tu powiedzmy jeszcze jakieś tam boisko, czy choćby taki obszar piknikowy. Takie trzy obiekty powinny tutaj jako tako wystarczyć. W tych rejonach, no z tego co widzicie, budynki mi się pousuwały. Jest to spowodowane tym, że właśnie przemianowałem rejony handlowe na mieszkaniówki, więc to się znowu musi zabliźnić. Troszeczkę to potrwa. Myślę, że tej linii energetycznej już w ogóle nie potrzebuję. Tam mi się wydaje, zaraz zobaczymy. Nie potrzebuję, bo to się łączy z miastem w tych obszarach. Więc tutaj to mogę usunąć. Tak jest, pięknie. A dzięki temu, że to usunąłem, to tutaj będą mi mogły powstać jakieś kolejne budynki. Też fajna sprawa. Dobra, super. No czy jeszcze gdzieś mogę takie sieci przesyłowe pousuwać? Świetne pytanie. Tutaj mogę. Też już nie są potrzebne. Kiedyś były, teraz nie są. Więc poproszę to zagospodarować. Świetnie. A tutaj na południu? Chyba to też już nie jest konieczne. Teoretycznie nie jest, bo tutaj mam tą sieć, która się połączyła. Ale póki co jeszcze to będę utrzymywał. Najwyżej usunę sieć stąd. Bo ona tutaj rzeczywiście... No nijak mi się nie przyda do niczego. Tak jest. No i... Powiem wam, może troszeczkę bym zrestrukturyzował obszary typowo energetyczne, wiecie? To akurat zrobię na zatrzymanym upływie czasu, bo nie mam zielonego pojęcia, jak to chcę zrobić, a... No troszeczkę czasu mi to prawdopodobnie zajmie. Nie mogę tego robić przy włączonym upływie z tego prostego powodu, że w tym momencie miasto przestałoby mieć prąd. Myślę, że ze śmietniska to mogę w ogóle zrezygnować. Nie potrzebuję go, bo mam tyle spalarni, że one spokojnie, no, wystarczają. To na razie przestawimy tam na północ. Możecie mnie spytać, Grzechu, o co ci chodzi? Czemu w ogóle to robisz? Po co restrukturyzujesz obszary energetyczne? Czyżbyś chciał zlokalizować... Tego też nie potrzebuję. Czyżbyś chciał już zlokalizować jakieś nowe elektrownie? Odpowiedź brzmi, oczywiście, że nie chcę na razie budować nowych elektrowni, dlatego że niedawno wybudowałem kolejną atomówkę, prawda? Ona wystarczy na długo. Aczkolwiek, jeżeli jesteście ciekawi, to musicie wiedzieć, że ściągnąłem bardzo ciekawego moda na najpotężniejszy zbiór elektrowni, jakie będę mógł wykreować. Są to elektrownie na olej napędowy, olej opałowy. A nie, przepraszam, te są na gaz. A to? Też na gaz. Czyli to jednak są gazówki. No to przepraszam, my bad, moje łóżko. To są gazówki, aczkolwiek zobaczcie. Ta większa gazówka daje 456 MW energii elektrycznej, ta mniejsza 228. I z tego co widziałem, ten mod buduje się typowo modułowo, to znaczy stawia się taki rząd tych gazówek, no i powstaje w ten sposób super elektrownia, która dostarcza tyle prądu, co żadna atomówka. No. Nieprawdopodobna sprawa. W przyszłości, jeżeli będę miał jeszcze problemy z energetyką, chętnie coś takiego postawię, bo naprawdę mod wygląda przepięknie. Oglądałem go, uwierzcie mi na słowo, jest cudowny, ale póki co chciałbym zrobić coś innego, tylko właśnie jeszcze wam nie powiedziałem co. Chciałbym jakoś ogarnąć te elektrownie atomowe, żeby one wyglądały na jeden spójny, potężny zakład, bo póki co to jest takie, no, ni w jedną, ni w drugą stronę, tak się to prezentuje, troszeczkę koślawo, tu jedna, tu druga, tu jakieś sieci przesyłowe, rozdzielnie elektryczne, no źle to wyglądało. Chciałbym to jakoś unormować. Tutaj postawię jedną atomówkę. Atomówki to jest akurat czysta energia, w związku z czym one mi nie zaśmieciają ani gleby, ani atmosfery, co jest świetne. Tak, może nawet troszeczkę krócej bym tą ulicę stworzył. Spokojnie, ludziska, długo mi to nie zajmie, tak więc...
To nie będzie długie. Dobra, i tutaj obok postawiłbym tą drugą, żeby to wyglądało, wiecie, symetrycznie i się prezentowało tak, jakby to była część jednego potężnego kompleksu. O to mi chodzi. Z drugiej strony będą rozdzielnie elektryczne, zobaczcie. Tu będzie jedna. Taki zbiór potężnych rozdzielni, żeby też pokazać, że te elektrownie są... Wow, ale źle. Czekaj, nie w tą stronę są one obrócone. Nie podoba mi się to. Czekaj, przestaw to na razie. To też przestaw. No nie tak, nie tak to musi być. Jakby to zrobić w ten sposób. I teraz tutaj, tak. Door. Teoretycznie nieźle, chociaż też nie do końca. Też nie do końca. Zasadniczo tej ulicy to ja nie potrzebuję chyba, prawda? Ha. I mógłbym wtedy tą rozdzielnię domurować do samej elektrowni. Teoretycznie dałoby się to rozwiązać w ten sposób, ale ta ulica mimo wszystko mi się przyda, więc z niej nie będę rezygnował. Natomiast tutaj, moi drodzy i kochani, tą ulicę przestawimy troszeczkę tutaj. Czy teraz będzie dobrze, czy będzie źle? Zobaczmy. Dobrze, w sam raz. I teraz ta rozdzielnia elektryczna może być wybudowana w odpowiedni sposób, czyli przodem w stronę elektrowni. I rzeczywiście te wszystkie kable się prezentują teraz tak, jakby wychodziły z tych potężnych elektrowni atomowych. O to mi właśnie chodziło, taki rezultat chciałem uzyskać. Przy czym zainwestujemy w jeszcze jedną taką rozdzielnię. Tutaj, o. Będzie bardzo dużo kabli, ale to jest efekt założony, zamierzony z góry. Tak jak mówię, chcę, żeby ten kompleks prezentował się naprawdę potężnie. Tutaj oczywiście odgromniki, co by mi pierun nie ciepnął w tą całą plątaninę kabli. Jeszcze jedną taką wieżę tutaj symetrycznie postawimy. O, dwie będą. I teraz, tak jak to jest w przypadku bardzo wielkich elektrowni naszej planety, naszego świata, wybudujemy jeszcze sieci przesyłowe w znacznej ilości. Tak dosyć gęsto. Oczywiście teoretycznie, no, nie jest koniecznym prowadzenie aż tylu kabli, ile ja tutaj przeprowadzę, ale tak jak mówię, chodzi mi o to, żeby to wyglądało realistycznie, tak jak te potężne, ziemskie, prawdziwe elektrownie. Od nich też rzeczywiście tych kabli idzie multum. Jakby to... A, tutaj mogę, dobra. Nie, nie mogę. Czyli tam bym dopiero mógł. No dobra. Tutaj też nie mogę, dopiero... Bo mógłbym... Gdybym... Wiem, co mogę zrobić, żeby to troszeczkę poprawić. Wiecie, co bym zrobił? To bym przeprowadził bliżej centrum. To też troszeczkę szturchnął bliżej centrum. A tutaj teraz mógłbym wyprowadzić kolejne sieci przesyłowe. O, widzisz, o to mi właśnie chodziło. O takie polskie ziemie walczyli! Super. I teraz to rzeczywiście będzie wyglądało tak, że aż ciary będą człowieka przechodziły, no. Teraz to rzeczywiście wygląda jak potężny, spójny zakład energetyczny. Bardzo mi się to podoba. Teraz to wygląda realistycznie i rzeczywiście tak, że aż ciary przechodzą. Świetna sprawa. Naprawdę epickość razy miliard. I dopiero teraz rozgałęzimy te sieci przesyłowe na poszczególne elementy okolicy. Jakby to podprowadzić? Myślę, że tutaj to podprowadzę tak. Podepnę to do tego. Tutaj bym to zrobił tak. Jakoś. Coś w ten deseń, powiedzmy. Tak. Tutaj bym to puścił na północ z tych rejonów. O, ludziska, teraz to będzie wyglądało jak prawdziwa elektrownia atomowa, no. Piękny kompleks, ale mi się podoba. Fajna sprawa. I te sieci troszeczkę dupnę tam na północ. One tu muszą być póki co, no i się nie mogę pozbyć, ale troszeczkę inaczej je poprowadzę, wiecie? Znaczy, powiedzmy, tutaj tak, tu będą musiały zakręcić, dlatego że no nie chcę kabli puszczać przez sam środek parku. Więc tutaj je popchniemy w tym kierunku. O,
Chociaż wiecie co, jeszcze inaczej bym to zrobił, żeby to jeszcze realistyczniej wyglądało, to chciałbym zrobić kierunki tychże sieci przesyłowych w taki typowo ciosany siekierką sposób, czyli tak, o to mi chodzi. Zapytacie czemu? Ano dlatego, że w realnym świecie takie sieci przesyłowe również są budowane w taki sposób, tak jakby to ciosać siekierką, prawda? Dlaczego? Dlatego, że taką infrastrukturę stawia się na mapach. Po prostu projektujemy to na potężnych mapach ogólnokrajowych. No i na mapie, no to jak taka energetyka przebiega prosto, jak w pysk strzelił aż po horyzont, wydaje nam się to najlepszym pomysłem, prawda? W związku z czym tak się te sieci projektuje. No i potem tak one są budowane, zupełnie jak granice stanów w Stanach Zjednoczonych. One też były tak siekierką ciosane, po prostu to były granice umowne i rzeczywiście są równe aż po horyzont. Nie mają tak pogiętych i poszarpanych granic stany w Stanach Zjednoczonych jak kraje europejskie u nas na kontynencie. Dobra, i teraz mogę tą ulicę... Dobrze to mówię? Czy ja to dobrze robię? Świetne pytanie. Bo tutaj już mi się kończy ten sektor energetyczny, więc mógłbym to połączyć w taki sposób. I teraz tak. Gdzie tę ulicę poprowadzić na północ? No mógłbym zrobić coś takiego, to tak troszeczkę lepiej wygląda, jakby było bardziej takie, wiecie, zadbane, przemyślane. Tak się to prezentuje nieco lepiej, moim zdaniem. I teraz tutaj trzeba jeszcze zlokalizować te wszystkie zakłady. Aha, tylko że to jest za duże. To niedobrze. To się z kolei nie mieści. No to gorzej, to gorzej. To gorzej, to gorzej. W takim razie, co by tutaj zrobić? No bo kurczę, mi tu taka pusta wyrwa powstanie, to nie najlepiej. Wiem co zrobię. Już ludziska, wiem co zrobię. Mam pomysła, panie Janusz. Zrobimy tak. Tutaj obok postawimy kolejną taką spalarnię. Tak. A tą ulicę po prostu troszeczkę przygniemy do tych spalarni, wiecie? Tak to zrobimy i też myślę, że się będzie prezentowało naprawdę zacnie. O. Czekaj, czekaj. Dobrze. I teraz tą wielką spalarnię bym przesunął tutaj. O. Coś w ten deseń. Mniejszą jeszcze mogę domurować w to miejsce. No i tą remizę strażacką, która zabezpieczała okolice elektrowni atomowej, mogę wybudować, załóżmy, tu. O to w tym wszystkim chodziło. Tak to miało wyglądać. Aha, nie mogę. To zaraz. No to tutaj chociaż. Tak jest. I teraz to prowadzimy na północ. I ociupinkę zakręcamy w tym kierunku. Tak jest. Natomiast tutaj wychodzimy z ulicą, tak jak ona była przedtem, wcześniej. No i dobra. Przyjrzyjmy się temu wszystkiemu, co wybudowałem jeszcze z góry, w taki ogarnięty sposób, czy aby na pewno wszystko jest dobrze. Sieci przesyłowe, sieci energetyczne są poprowadzone, tak więc wszystko jest popodłączane. Ulice też są poprowadzone, więc wydaje mi się, że wszystko jest ok. Dobrze to mówię. No chyba okej. Tak mi się wydaje. Chociaż jeszcze zrobię inną rzecz. To już będzie taka niewielka zmiana, ale jeszcze zrobię jedną ważną rzecz. Dlaczego? Bo jak tak teraz przyjrzałem się tym rejonom spalarni, to zauważyłem, że względem tego obszaru, który już zasmrodziłem, tej ziemi, która już została skażona, troszeczkę przesunąłem teraz te spalarnie. To nie jest najlepiej, bo teraz bym zabrudził nową ziemię tutaj. Myślę, że się nie opłaca, więc ociupinkę przesuniemy to w centralny obszar, tam gdzie wcześniej te spalarnie stały, czyli dokładnie tutaj. O. I tą ulicę bym kopnął, skoro tamtej nie ruszałem. Tak to planuję zrobić. Czyli tu będzie tak. I na północ tak, proszę bardzo. I dzięki temu teraz jestem w stanie to mogę usytuować tutaj. To mogę przesunąć bliżej centrum. O właśnie. Niby niewiele, ale zawsze coś. A tutaj to mogę zrobić tak. To mogę nawet tutaj połączyć. I teraz wyprowadzimy ulicę
na północ. No, dokładnie tak to sobie wyobrażałem. Dzięki czemu, nie wiem, czy bym teraz tam czasem nie zmieścił tej remizy tutaj. Nie, jednak się nie zmieści. No trudno, niech będzie remiza tutaj, dokładnie w tym miejscu. Teoretycznie kosmetyka, powiecie, grzechu, po co się zajmować takimi rzeczami, no ale hej, w takie gry właśnie gra się po to, żeby realizować swoją wizję. To tak samo jak w Simsy gra się po to, żeby wybudować swój dom marzeń, tak samo w City Skylines gra się po to, żeby wybudować swoje miasto marzeń. No i zobaczcie, że teraz to wygląda, no, teraz to wygląda epicko, rzeczywiście ta elektrownia plasuje się tak, może nawet tutaj ten poprowadzi prowadził już asfaltówkę, to by tak bardziej poważnie, dostojnie się prezentowało, niż taka zwykła szutrówka tam, powiedzmy, na północy bym mógł już to zmienić na nieco inne ulice, ale przy atomówkach, no wiecie, elektrownie atomowe to jednak jest taka infrastruktura dosyć kosztowna, więc też dziwnie by to wyglądało, gdyby była do nich poprowadzona zwykła szutrówka, prawda? Tak więc tak to będzie wyglądało i tak się to prezentuje. Troszeczkę zredefiniowałem sektor tych spalarni, myślę, że teraz jest nieco bardziej uporządkowany. No i przede wszystkim stworzyłem jeden potężny sektor spójny elektrowni atomowych, dzięki czemu te dwie elektrownie wyglądają tak, jakby były częścią jednego potężnego kompleksu i tutaj te wszystkie plątaniny kabli aż po horyzont, te rozdzielnie elektryczne, te odgromniki, te sieci przesyłowe, no wow, no po prostu cud, miód, majonez, majteczki i polonez, no. Epicko to wygląda, epickość razy miliard. Teraz rzeczywiście ten zakład energetyczny prezentuje się pięknie. No, powiedzmy, że w tym miejscu jeszcze kilka drzewek mógłbym posadzić. Nie za dużo, ale tam kilka. Co by to też tak pusto się nie prezentowało. Tu ze 3, tu ze 2. Tu jeszcze jedno. O! Coś takiego, tak bym to widział. Natomiast tutaj na północy też bym troszeczkę drzew nasadził w okolicy. Zapytacie dlaczego? Mianowicie, no tutaj jest taki gęsty las, a po przeciwległej stronie autostrady drzew nie ma w ogóle, troszeczkę to dziwnie wyglądało, wiecie, bardzo, bardzo to raziło po oczach, taki dysonans, więc też tam troszeczkę drzew postawię, niespecjalnie dużo, tutaj za autostradą też troszeczkę drzew, żeby to wyglądało tak, jakby przechodziło delikatnie też na drugą stronę. Tak. O. Nie za dużo, no ale już się to prezentuje znacznie lepiej. Wow, zasadniczo tutaj mam jeszcze urywek autostrady, która nie jest otoczona tymi ekranami dźwiękoszczelnymi. To jest głupie, no bo po co ma mi hałasować? Tutaj proszę ekrany, tutaj proszę ekrany, dziękuję uprzejmie. Tutaj też mogę ekrany postawić zasadniczo. No i dobrze. I bardzo dobrze. Czy tutaj się to wszystko odkorkowało? Tak, wreszcie się odkorkowało, super. Muszę przyznać, że przeraża mnie to, co będę musiał zrobić w przyszłości, czyli właśnie ta przewiązka tutaj, to będzie problematyczne. Muszę tutaj zrobić jeszcze jeden zjazd z autostrady, to jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania miasta, ale to będzie rzeczywiście strasznie problematyczne, no bo mam tu jeszcze torowiska zaraz obok, niewykluczone, że te tory znowu będę musiał puścić tutaj przez urywek pod ziemię. O, to nie będzie ładne, to nie będzie ładne, to nie będzie łatwe, to nie będzie miłe i przyjemne. Trochę się nad tym trzeba będzie napocić. Natomiast teraz zajmijmy się sektorami samego ścisłego centrum. Zobaczmy, jak to się zabudowuje. Bardzo opornie, bardzo powoli te rejony się zabudowują, dlatego że nie mam obecnie zapotrzebowania ani na sektory mieszkalne, ani na żadne inne. Po prostu miasto rozwija się wolniej niż ja buduję, no i to jest ten problem. Ale hej, nie będziemy się tym specjalnie przejmowali, ewentualnie na razie zajmę się na przykład parkami, czyli tym sektorem, tutaj planuję park, już wam to kiedyś mówiłem. I co by w tym parku postawić? To też jest świetne pytanie, myślę, że postawimy jedną altankę i jedną fontannę. To będzie park pomiędzy czterema najwyższymi drapaczami chmur Pierdziszewa, już wam to mówiłem, jeden jest tutaj, drugi tutaj, trzeci tutaj, czwarty będzie tu. Więc wypadałoby taki mały park pośrodku mieć. Dobra, i tutaj jeszcze gdzieś miałem tą altankę. Gdzie to było? Jest. Ale panocku, symetrycznie! Co pan tak tam na północy chcesz, co? A tu się nie da symetrycznie tego stworzyć, naprawdę? No chyba sobie jaja robisz, synek. Czemu?
A coś takiego? Też się nie da. What the hell? Przecież to jest normalny, równy sektor, to czemu się nie da? O, kościół! A? To też nie jest głupie, bo kościołów w okolicy nie mam, ale nie, tutaj nie będę stawiał kościoła. Kościół, no kościół mógłbym gdzieś tu na południu, na przykład nieopodal cmentarza, to nawet by się plasowało tak w miarę spójnie, że kościół nieopodal cmentarza. A naprzeciwko cmentarza go pierdylne, czemu nie? Zobaczmy, jak on w ogóle wygląda. Bo szczerze mówiąc, tak dawno temu ściągałem te mody, że już nawet nie wiem. Przyjrzyjmy się temu dokładnie. Jak ty wyglądasz, ty kuncpociem? No ładny kościółek, taki nieco bardziej małomiasteczkowy, więc pasuje tutaj właśnie w te rejony. Myślę, że jak najbardziej może tam być zlokalizowany. No i wracamy do tego problemu. Czemu ja tutaj nie mogę tej altanki postawić? Stary, nie wpierdylaj mnie, nawet mnie nie wkurzaj. A inne rzeczy bym mógł? Też bym nie mógł, to jest jakieś chore. Tak bym mógł dopiero. Czemu? To jest nienormalnym. To jest dziwne. Czekajcie, no kurde. Rzeczywiście się nie da. Musi to być tam. Szkoda, bo w takim razie park wyjdzie mi troszeczkę asymetrycznie. Chciałem, żeby był symetryczny, no ale jak się nie da, no to przecież głową muru nie rozbije. Trudno się mówi, tak to musi być. W takim razie, skoro tamto jest kopnięte bardziej na północ, no to tą fontannę też bym mógł kopnąć nieco bardziej na północ i zrobić ją nieco asymetrycznie. Dor, coś mi to nie wyszło. Czyli musiałaby być tak, tak? Jakby to... No słabo to wygląda, no. A chciałek, żeby było symetrycznie. Gro, czemu mnie nie lubisz? Da się! Jak się teraz wydarłem do mikro, to przepraszam, ale no... tak byłem zaskoczony tą informacją, że rzeczywiście nie pomyślałem o tym, żeby dawkować decybele. No dobra, no skoro się da, to się da. Nie wiem, czemu przed chwilą się nie dało, teraz się da, no ale... Będziemy się z tego cieszyć, prawda? Tak więc, teraz wypadałoby przeprowadzić alejki, również planuję je zlokalizować symetrycznie, czyli wypadałoby wybudować jedną tutaj. Oj, domurujemy ją, a nie, znowu te zasrane mostki mi powstają, no to nie będę tego tak stworzył. To jedna tam, druga na południu. O, tak właśnie symetrycznie. To samo tutaj, po drugiej stronie. Dokładnie, identycznie, symetrycznie. Tutaj jeszcze to przewiążemy w taki sposób. Ale coś ty mi tam, Janusz, napierdzielił na północy. Czemu te alejki się nie połączyły ze sobą, co? Ty to po prostu jesteś bezczelny czasami, no wiesz, człowieku. Opanuj ty się. Tutaj bym to stworzył. Czy mogę to podpiąć do tego? Chyba nie. No to trudno, to zrobimy to w ten sposób. Tak, dokładnie tak. I teraz drzewa. Proszę bardzo. O, proszę bardzo. Tylko tak, no skoro tutaj mam taki wieżowiec z Dubaju, to może bym tutaj palmy wybudował, w palmy zainwestował, co o tym myślicie? Dobry to pomysł, czy niedobry? No spróbujmy. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, no ale wybuduję, to się przekonam, no. Ewentualnie znowu stracimy trochę czasu na to, żebym to zmienił potem. Zauważyłem, że ostatnimi czasy strasznie dużo rzeczy w tej serii zmieniam. Najpierw buduję, potem dochodzę do wniosku, że coś jednak nie wygląda dobrze i to niszczę. Stawiam coś innego, no ale... Tak już musi być. O, zobaczcie, budynek się będzie rozbudowywał tutaj na północy, super. A, park się spodobał, co? Już się chcesz piąć w górę. Panie Janusz, bardzo mnie to cieszy w takim razie. Content jestem niesłychanie. Najpiękniejsze mam ubranie. No, zobaczymy, o ile się to wybuduje jeszcze w górę. Ciekaw jestem. Aha, czyli na początek to się niszczy, no dobra. Muszą przecież to rozebrać, żeby móc postawić kolejne, ma to sens? Ma to sens! Pewnie, że ma. Tak, dobra. Tutaj nawet mógłbym to przy tej fontannie postawić, super. Ekstra. Na północy to samo.
No kurczę, ten dzień jakoś szybko mi zleciał i szczerze mówiąc już słońce zachodzi. Ja tu jeszcze niespecjalnie wiele zrobiłem, nie podoba mi się to. Ani trochę mi się to nie podoba. Tak, no dobra, i tutaj jeszcze palmy. Tak symetrycznie. Jak to wygląda? Jeszcze tu mi palm brakuje. O. Tak. No i zasadniczo mogłoby to tak wyglądać, czemu nie? Taki nieco reprezentacyjny obszar. Całkiem fajnie wygląda. Wydaje mi się, że jest całkiem zacny. Ewentualnie w przyszłości to zmieni, ale póki co jestem zadowolony. Ewentualnie może jeszcze jakieś palmy tutaj na środek, co by też to tak pustką nie straszyło. Tutaj już tak typowo asymetrycznie kilka drzewek. O, coś w ten deseń. No, myślę, że całkiem nieźle to wygląda. No i coś by wypadało jeszcze tutaj jakieś parki wykreować, bo na razie to też świeci pustkami cały ten sektor, a nie wypada, żeby przy najwyższej strukturze Pierdziszewa coś świeciło pustkami, no i była pusta ziemia, tak? Tutaj poprowadzimy taką alejkę. Tutaj powiedzmy, że cofnę ten obszar zabudowy o jedną rajkę. Dotąd. A może i nawet dotąd. I pozwólcie, że tutaj również jakieś alejki pierdylne. Takie ładne alejeczki. O, jedną tak. Drugą. Nawet symetrycznie się udało. To będzie bardzo ładnie się prezentowało. Fajnie, fajnie, podoba mi się. I teraz tutaj, po drugiej stronie budynku, coś by wypadało stworzyć, tylko tak. Nie bardzo mogę, bo tutaj planuję zlokalizować tak potężny drapacz chmur, który jest tak wielki, tak sprosiaczony, że on się nie zmieści w tym sektorze zabudowy. Możecie się zdziwić, powiedzieć, say what? Jak to grzechu się nie zmieści? To jest taki potężny sektor. No, ludziska, naprawdę. On się nie zmieści, w związku z czym tutaj trzeba będzie nieco pokombinować. Myślę, że tą ulicę musiałbym zmienić na czteropasmówkę. I puścić ją, ale nie tą czteropasmówkę, tą czteropasmówkę. I puścić ją tak, tutaj. Coś w ten deseń. I tu bym to połączył. Szlak, no ale równo, chłopie. O, w ten deseń. Dzięki temu poszerzyłem cały ten sektor zabudowy i mam nadzieję, że ten wieżowiec, który chcę tutaj wybudować, mi się zmieści. I dzięki temu, że zaingerowałem w tą ulicę, mogę znowu włączyć upływ czasu i teraz zająć się parkami po tej stronie. Tutaj stworzyłbym coś takiego. No ale to równie się nie da. No dobra, jak się nie da, to musi być tak. O, tak też troszeczkę jakby ala fikuśnie, ala symetrycznie, coś takiego, coś w ten deseń, jak to wygląda? Nieźle. Zobaczmy. Tak by się to prezentowało. No, myślę, że może być, myślę, że może być. I to jeszcze oczywiście nie koniec. Tutaj po wewnętrznej stronie też jakieś alejki muszę poprowadzić. Tak. Nie, to źle. To jest ta nieszczęsna autostrada. To też nie najlepiej. To bym zrobił tak. I tak, o! Coś w ten deseń i jeszcze drzewa, póki jest widno, póki jeszcze cokolwiek widzę, też muszę w te drzewa zainwestować. Przy czym, tak jak mówiłem, jako że to już są takie inwestycje z Bliskiego Wschodu, wiecie, Burj Khalifa, Dubaj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, takie sprawy, to myślę, że też zainwestuję typowo w palmy. To się będzie ładnie komponowało.
A nieopodal chcę zlokalizować jeszcze drapacz chmur azjatycki, więc te palmy też będą pasowały poniekąd. Co, tutaj też palemki. O. Elegancja, Francja, masturbancjam! Taka sytuacja. Tak, jest pięknie. A mi się to podoba. No, ludziska, to może mieć potencjał, to może naprawdę ładnie wyglądać. Z perspektywy ogólnomiejskiej. Naprawdę. Nie myślałem, że tak będzie, ale rzeczywiście, jak tak teraz patrzę na to, co robię, to to może być bardzo ładne. No i tutaj, tutaj mam taką góreczkę, taką skarpę. Teoretycznie ona nie przeszkadza, ale jakby się ją udało zniwelować, to było w pytkę. Dałoby się. No, chyba nie bardzo. No, nie. A, nie ta opcja była znowu, kurde, no dobra. Never mind. A, czyli z tego co widzę, ta góreczka tutaj musi być. No dobra, niech sobie będzie, to też ma jakiś tam swój rustykalny urok. No i palmy, palmy, ewentualnie jakiś kamiulec tutaj na górze też, żeby to ciekawie wyglądało. I w okolicy palmy. Kilka takich krzaczorów, o. Tak jest. W końcu nieopodal mam wejście do tego potężnego drapacza chmur, więc to jest takie reprezentacyjne miejsce. Niech się ładnie prezentuje. No, ludziska. Ma to potencjał. Co wy tak wyjecie tutaj? Wynidła zasrane. Pojechał stąd. Poszedł on. No, jedzie sobie, dobra. O, i tutaj jeszcze fanforomfam troszeczkę tego i owego. No super, ludziska. I prezentuje się to zacnie, no. Wcześniej te obszary straszyły. Teraz wyglądają naprawdę cudownie. Bardzo mi się podobają. A, jeszcze tutaj, na górze, zapomniałem o tym. Z drugiej strony. No to jest taki dziwny budynek, który nie ma... Burj Khalifa nie ma jasno zdefiniowanego frontu. To znaczy, teoretycznie jest on zdefiniowany przez strukturę zabudowy wokół tego budynku. Aczkolwiek prawda jest taka, że przez sam budynek niespecjalnie, bo ma on wyjścia i te główne hole na trzy strony świata. W związku z czym też ciężko jednoznacznie określić, gdzie znajduje się przód, a gdzie tył tego wieżowca. Taka to ciekawostka. Ale to też ma swój urok. To jest bardzo ciekawy projekt konstrukcyjny, o którym jeszcze wam będę rzecz jasna opowiadał. Projekt konstrukcyjny naprawdę bardzo, bardzo intrygujący. Też osiągnięcie architektoniczne niebywałych rozmiarów. Też to trzeba przyznać. Tutaj jakoś tak. O, coś w ten deseń. Tutaj jeszcze pierdzi bączki palemki. Pięknie, ale to będzie ładne miejsce, naprawdę. Się nie spodziewałem. A takie będzie urokliwe. I tutaj jeszcze kilka drzewek. O! Super! Nieopodal Chicago Spire też bym mógł jakieś parki wykreować, bo prawdę mówiąc, one by się tutaj przydały, tylko że tutaj mam znowu te linie przesyłowe. Musiałbym je... Aha, to się już łączy. To już nie potrzebuję tych linii przesyłowych. Super. W takim razie weź to zbóż. Super. Elegancko. Prądu nie zabrakło tam. No ogólnie z tego co widzę, za niedługo znowu będę musiał zwiększyć wydatki na energetykę. Jeżeli chodzi o zaporę wodną, niestety dalej ona prądu nie produkuje. Zbiesiła się, nie chce prądu produkować. A jak wygląda przepustowość rzeki? A, czyli ogólnie rzeka nie płynie, po prostu, fizycznie, przestała płynąć. To by wskazywało na to, że musiałbym jeszcze niżej zlokalizować tą zaporę. Jestem wkurzony, no niepotrzebnie w ogóle się w tym babrałem, niepotrzebnie to ruszałem kijem, trzeba to było zostawić, skoro ta zapora funkcjonowała, ale nie podejrzewałem, że mogę tak to zdupcyć, nie podejrzewałem, że tak mogę spierdupcyć cały ekosystem. Widzę, że na północy nie ma wody. No właśnie, wybudowałem sektory, a zapomniałem o takiej infrastrukturze, to też jest ważne. Dobra, tak to zrobimy, super. Superro!
No i co? Tutaj efektywność jest pod względem energetyki też. Tutaj już widzę, że powoli przestaje mieć zasięg na te rejony, jeżeli chodzi o spalarnię. W przyszłości wybuduję jedną spalarnię gdzieś tu i drugą za rzeką. Tutaj jeszcze puszczę most i za rzeką też będzie spalarnia. No to już naprawdę będzie miała tak koncertowy zasięg na te dzielnice, że nie powinno być najmniejszych problemów z wywozem śmieci. No ale póki co jest jak jest. A jest całkiem nieźle. Powiedzmy sobie szczerze, nie jest źle. Dobra, czyli tak to wygląda. Tutaj już opieka zdrowotna funkcjonuje. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Przecież ja ostatnio zacząłem zajmować się tymi cmentarzami. Wybudowałem jeden cmentarz, ale krematoriów już nie wybudowałem. Zapomniałem o tym. Też by wypadało coś takiego tutaj nieopodal zlokalizować. Tylko gdzie dokładnie? No powiem wam, że jedno krematorium to może bym dziabnął jakoś tutaj. Jeszcze jedno, tak troszeczkę bardziej na północy, w tych rejonach, o. I może to wystarczy, zobaczymy, czas pokaże. Dobra. No i co, policja, straż pożarna, wszystko piknie, szkolnictwo. Tutaj jeszcze ta jedna podstawówka nie ma zasilania, ale to nie jest problem, w przyszłości będzie miała. Tutaj też mam szkoły, licea mam, studia mam. Komunikacja publiczna to w przyszłości, parki mam, nie wszystkie są jeszcze zasilane. No właśnie, bo ja planowałem tutaj wybudować taką potężną bazylikę. Ostatecznie jeszcze nie zlokalizowałem, tylko że to jest grubsza sprawa, bo te sektory są nierówne i żeby zlokalizować tą bazylikę, to musiałbym je wyrównać. W związku z czym poczekamy, myślę, na dzień, zanim się tym zajmę. Póki co zajmiemy się tą ulicą. Tak, tutaj sektor będzie szedł w ten deseń na północ. Kurde, strasznie szeroki sektor mi tutaj powstał. Nie wiem, czy jeszcze go jakoś tutaj nie przetnę inną ulicą, wiecie? Zasadniczo dałoby się to zrobić. Mógłbym to na przykład zrobić już w ten deseń, o. Stąd, zaraz, zaraz, wiem co mógłbym zrobić. Mógłbym puścić. Zaraz, bo tutaj. Aha, to jest problem, to nie do końca, tak się nie da. W przyszłości będę się przy tym męczył, natomiast teraz mógłbym zainwestować jeszcze w jeden wysokościowiec, jeden drapacz chmur, żeby też nie było, że na tym odcinku same parki stawiałem, to coś tam postawimy, jeszcze jakiś wysokościowiec, przy czym to już jest taki na obrzeżach centrum, dosyć daleko na północy, więc to już będzie zdecydowanie niższy budynek 8 Canada Square. Postawimy go, myślę, że dokładnie tutaj. To już będzie naprawdę ostatni wieżowiec na północ mojego miasta, jaki zlokalizowałem. Wcześniej wam mówiłem, że ostatnim takim drapaczem chmur będzie 60 Wall Street. No ale z tego co widzicie, 8 Canada Square jest ociupinkę dalej na tą północ. I to już będzie naprawdę ostatni z ostatnich drapaczy chmur. Zobaczmy jak się prezentuje ten wysokościowiec. Spójrzcie jak cudownie jest oświetlony Burj Khalifa, Burj Dubai. No ładna sprawa. 8 Canada Square też jest bardzo ładnie oświetlonym budynkiem w nocy. Fajnie, fajnie, podobuje mnie się to wszystko, jest naprawdę zacny. Brakuje mi jeszcze jednego wieżowca w tym miejscu. Żeby tak ładnie już zakończyć to centrum, zejść z wysokością zabudowy, no to za autostradą co najmniej jeszcze taki jeden drapacz chmur tutaj muszę zlokalizować. To by tak ładnie pasowało względem Burj Khalifa. Burj Khalifa, który no stał się taką bardzo ekskluzywną miejscową. Zobaczcie jaki to jest obszar. Tutaj te wszystkie parki tak ładnie są oświetlone. No naprawdę bardzo mi się podoba ten rejon. Piękny, taki ekskluzywny. Zobaczcie jak cudownie wyszedł ten park. Jak jest bardzo ładnie oświetlony. Te fontanny tutaj. Spójrzcie ilu ludzi tutaj odpoczywa. Bardzo, bardzo ładna sprawa. Podoba mi się to jak to wykreowałem. Może jeszcze jedną alejkę bym poprowadził tutaj. To się nad tym zastanowię. No ale póki co naprawdę wygląda to cudnie. Bardzo, bardzo ładna sprawa. No i co? No i dalej nie mam w mieście zapotrzebowania na nic, bo dalej jeszcze te sektory, które już zaimplementowałem pod poszczególną zabudowę, się zabudować nie zdążyły, tak więc będę musiał kreować w przyszłości dalej takie, no takie rzeczy jak parki i tak dalej, no bo co mam zrobić? Przede wszystkim muszę grać na włączonym upływie czasu. To jest najważniejsza sprawa, bo w ten sposób to zapotrzebowanie się cały czas zwiększa. No i rzecz jasna, te potężne sektory energetyczne też się pięknie tutaj wykreowały. Spójrzcie, wow.
pięknie to wygląda, jak to jest cudownie oświetlone. I ten rząd kominów. I to rozdzielnie. No, rzeczywiście cieszę się, że troszeczkę czasu na to poświęciłem, bo teraz rzeczywiście ta energetyka, no jakoś wygląda, tak? Teraz się jakoś prezentuje. Dobra, z tego co widzę, nagrywam 45 minut. Bardzo długo, tak więc chwilowo się z wami pożegnam standardowym zwyczajem. Przeczekam poza nagrywaniem, aż minie noc i nad rankiem znowu poczęstuję was solidnymi ciekawostkami. Dzisiaj dalej będę snuł moją luźną perorację dotyczącą tego lewiatana z Bliskiego Wschodu, jakim jest Burdż Kalifa, czyli zgodnie z nomenklaturą zachodnią jest to najwyższy drapacz chmur na naszej planecie. 211 pięter wysokości, 829 metrów do szczytu iglicy. Nieprawdopodobna inwestycja i inwestycja bardzo intrygująca, a zarazem niezmiernie ciekawa, albowiem musicie wiedzieć, że po dziś dzień Azjaci kłócą się z Arabami o miano tych ludzi, którzy wybudowali najwyższy drapacz chmur na naszej planecie. Czy to byli Azjaci, czy to byli Arabowie, a prawda jest taka, że to byli po prostu Amerykanie. Bo Amerykanie stawiają praktycznie 85 takich struktur na terenie całej kuli ziemskiej. Mówiłem wam o tym, to jest podobna sytuacja do tej, jaka miała miejsce w momencie, kiedy odkrywaliśmy źródła Amazonki. Prawda, były różne wyprawy, różne eskapady wysyłane przez Brytyjczyków, Hiszpanów, Portugalczyków. Po dziś dzień te kraje kłócą się o miano tych, którzy odkryli te autentyczne, prawdziwe źródła Amazonki, a prawda jest taka, że no Polacy to zrobili, po prostu zrobili to Polacy, bo każdą tą wyprawą dowodził Polak, polski odkrywca. Podobnie jest z ogólnoplanetarnymi wysokościowcami, różne kraje się o to kłócą, różne kraje inwestują, budynki powstają na całej kuli ziemskiej, ale cały czas stawiają je Amerykanie. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie mają największe umysły na naszej planecie, właśnie związane z tą tematyką, zrzeszają je w swoich potężnych korporacjach architektonicznych. Amerykanie mają najwięcej doświadczenia z zakresu stawiania takich struktur i ich projektowania, a i przy okazji mają tych najlepszych specjalistów na całej kuli ziemskiej z tego zakresu, dlatego też no, są gwarantem jakości, są gwarantem tego, że jak coś wybudują, to na pewno im się uda i na pewno to się będzie trzymało. Każda inna firma już jest pewną dozą ryzyka, prawda? Dlatego też w tym przypadku nie było inaczej. Budynek został zaprojektowany przez amerykańskiego architekta, jakim był Adrian Smith, na zlecenie architektonicznej korporacji Chicago Skidmore, która to korporacja powinna być nam doskonale znana, projektowała makabrycznie dużo ogólnoplanetarnych wysokościowców, choćby takich jak Sears Tower z Chicago, Freedom Tower z Nowego Jorku, Jim Mao Center z Szanghaju, bądź też właśnie Burdż Kalifa ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ponadto, jeżeli mówimy o projektach typowo konstrukcyjnych, obliczaniu nośności i tak dalej, tym z kolei zajmowała się inna amerykańska korporacja, Hyder Construction. Natomiast jeżeli mówimy o projektach typowej aerodynamiki, czyli o projektach zewnętrznych fasad, o tym jak to wszystko zostało wyprofilowane, żeby no, nie stanowiło zbyt wielkiego oporu dla wiatru w przypadku takiej konstrukcji, tak smukłej, tak wysokiej, no to było to kluczową sprawą. Za to z kolei odpowiadał amerykański Instytut Badań Aerodynamicznych z Peterem Irwinem na czele. Tak więc, no, Arabowie się mogą kłócić, Azjaci się mogą kłócić, ale no, prawda jest taka, że Amerykanie to wszystko stawiali, oni to projektowali. Natomiast rzecz jasna, inwestorem był już jak najbardziej arabski szejk. Był to książę Mohammed bin Rasid Al Maktoum i trzeba przyznać, że pan ten dopuścił się swego rodzaju przeoczenia, które mogło się skończyć wręcz bankructwem całego jego księstwa, być może nawet całego kraju. Dlaczego? Dlatego, że on zaczął potężnie inwestować w gospodarkę i ten ogólny konterfekt, czyli wizerunek Dubaju na zewnętrznych strukturach planetarnych w przypadku innych krajów mniej więcej w roku 2000. Mniej więcej wtedy ruszyły te najpotężniejsze inwestycje. To nie była tylko wieża Burdż Kalifa, to były też inne potężne inwestycje, które obejmowały sobą na dobrą sprawę cały kraj. Chodziło o to, o czym wam mówiłem na poprzednim materiale, żeby zmniejszyć uzależnienie kraju od zasobów ropy naftowej.
żeby popchnąć w rozwoju gospodarkę, żeby ściągnąć do nas inwestorów, potężne korporacje i rozwinąć naszą turystykę. O to w tym wszystkim chodziło. I jeżeli mamy mówić o samym drapaczu chmur Burj Khalifa, musimy wiedzieć, że on również był częścią znacznie większej inwestycji, był zwieńczeniem, ukoronowaniem tej znacznie potężniejszej inwestycji znanej pod wspólną nazwą Downtown Dubai. No, w przetłumaczeniu na nasze, w takim dosłownym przetłumaczeniu, znaczy to po prostu centrum miasta Dubaj. I tym ta inwestycja była w rzeczywistości. Chodziło o to, żeby zaprojektować od podstaw potężne centrum nowej aglomeracji w Dubaju. Po prostu książę Mohamed machnął ręką na to, co tam istniało do tej pory, na ten stary Dubaj, pokazał palcem na mapę i powiedział: tutaj będziemy budowali nową aglomerację. Czy coś wam to przypomina? No, ludziska, dokładnie tak samo projektowało się w Sowieckim Sojuzie. Dokładnie w Sowieckim Sojuzie. Tam ten proces przebiegał identycznie w taki sam sposób. Był oczywiście budżet centralny, zarządzany przez komunistyczną partię, wszechwładną robotniczą komunistyczną partię. No i to wyglądało tak, że pewnego dnia w określone rejony tajgi, tundry, Syberii, czegokolwiek, bądź też rejony europejskie, przyjeżdżał polityk, pokazywał paluchem, mówił: tutaj będzie potężna metropolia, tutaj będziemy budowali miasto. No i tyle w temacie. Nikogo nie obchodziło to, że na przykład ten obszar nie jest najlepszy dla budowy jakiegoś miasta, no bo tam są grząskie grunty, bo tam nie ma odpowiedniego podłoża, bo to, bo tamto. Polityk powiedział, tak miało być. Partia komunistyczna zadecydowała, w związku z czym na plac budowy nagle pośrodek lasów i kompletnej pustki zjeżdżały dziesiątki tysięcy robotników, no i stawiano miasta, które potem miały 500 000 mieszkańców. Dokładnie tak samo wyglądała inwestycja Downtown Dubai, czyli książę Mohammed wskazał paluchem na mapę na środek pustyni i powiedział: tutaj mi budujcie centrum miasta. I inwestycja ruszyła z kopyta. W te rejony ściągnęły dziesiątki tysięcy robotników budowlanych, zaczęły powstawać dziesiątki drapaczy chmur, tysiące różnych budynków, struktur, pałaców, oczywiście szeroko pojęte stadiony, do tego autostrady, linie kolejowe, wszystko budowane kompletnie od zera, a w samym centrum tej potężnej inwestycji, jako jej ukoronowanie, miał stanąć ten kolos, jakim był Burj Khalifa. Na dobrą sprawę trzeba przyznać, że nie było to najlepszym pomysłem. Dlaczego? Z tego prostego powodu, że inwestycja zaczynała się rozkręcać mniej więcej w roku 2000. Z tego co wiemy, w roku 2007 rozpoczął się potężny kryzys gospodarczy, krach na giełdzie. Ceny ropy naftowej poleciały na łeb, na szyję, w dół. Dlatego też w Stanach Zjednoczonych, jako że ekonomiści tamtego kraju przewidzieli, że będzie się powolnymi krokami zbliżał kryzys, zrezygnowano z takich inwestycji jak Chicago Spire. Znaczy, nie tyle zrezygnowano, co po prostu je zamrożono, żeby właśnie przeczekać okres tego największego kryzysu. Natomiast szejkowie arabscy no już tego nie przewidzieli. W związku z czym w roku 2007 Dubaj stanął przed groźbą bankructwa. Ludziska, okazało się, że w momencie, kiedy ceny ropy naftowej poleciały na łeb, na szyję, w dół, po prostu pierdyknęły z łoskotem o ziemię, no to nagle nie ma już hajsiwa na to, żeby to wszystko finansować. Place budów opustoszały, budynki zatrzymały się w rozwoju, przestały być budowane i nagle okazało się, że jest bardzo, bardzo nieciekawie. Oczywiście książę Mohammed starał się zaciągać kredyty na zachodzie, w zachodnich bankach, no ale ile tych kredytów mógł nabrać, prawda? Te inwestycje kosztowały setki miliardów dolarów. On zakładał, że zarobi na to ropą naftową. Tutaj nagle się okazało, że nie ma już jak zarabiać. Ropa naftowa kosztowała znacznie mniej niż zakładano w prognozach. No i bardzo szybko zachodnie banki doszły do wniosku, że książę Mohammed nie jest już dla nich wiarygodnym kredytobiorcą, bo całe jego księstwo i cały kraj powolutku zaczyna grozić bankructwem. No, były takie czasy. I w tym momencie, ludziska, stało się coś, co mogło się stać chyba tylko na Bliskim Wschodzie. Nie wydaje mi się, żeby w innych rejonach świata
mogło dojść do czegoś podobnego. Mianowicie do księcia Mohameda przyjechał inny maharadża, swego rodzaju książę Zjednoczonych Emiratów Arabskich, książę Abu Zabi. Był to kalif Ibn Zayed al-Nahyan. I tenże pan wysłuchał rozżalenia księcia Mohameda, wysłuchał, że no nie ma hajsu, nie ma za co budować, tyle inwestycji, to się teraz niszczy, co my teraz biedni tutaj w tym Dubaju zrobimy. No i książę kalif wspaniałomyślnie po prostu spytał, no to ile, chłopie, potrzebujesz? Tamten podrapał się w główkę, powiedział, no wiesz co, Szczepan, przydałoby się tak mniej więcej z 70 miliardów dolarów. No tamten wysłuchał, wypisał czek na 80 miliardów, wręczył go księciu Mohamedowi i powiedział, się tam wiesiu nie przejmuj, będziesz miał to oddasz, tak, będziesz miał to oddasz, nie wymagam od ciebie żadnych odsetek, żadnych kredytów, to jest taka pożyczka, nie, po prostu będziesz miał to mi oddasz dokładnie tyle, ile ci pożyczyłem, a ja się zabieram do siebie do Abu Zabi, prawda? Tyle w temacie, no, ludziska, dokładnie tak to wyglądało, wiem, że brzmi to kompletnie idiotycznie, niedorzecznie, kuriozalnie, kretyńsko, ale tak było w rzeczywistym świecie. Naprawdę tak to właśnie wyglądało. Czy powinno nas to dziwić, czy nie? Teoretycznie tak, jeżeli byśmy to odnosili na nasze uwarunkowania, na nasz świat zachodu, prawda? U nas jest to nie do pomyślenia. Aczkolwiek jeżeli mówimy o Bliskim Wschodzie, u nich już to tak bardzo nie do pomyślenia nie jest. Z tego prostego powodu, że szejkowie arabscy mają takie kapitały, jakich nie powstydziłoby się naprawdę potężne państwo. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia jest taka, że zawsze w tych ludach Bliskiego Wschodu istniało takie poczucie swego rodzaju braterstwa, takiej przyjaźni. Ty jesteś nasz. I jeżeli udzielaliby pożyczki jakiemuś obcokrajowcowi, jakiemuś, nie wiem, Azjacie albo białoskóremu człowiekowi, z pewnością dla niego już by czegoś takiego nie zrobili. Nie udzieliliby pożyczki bez oprocentowania. No ale jako, że swój pożycza swojemu, Arab Arabowi, no to proszę bardzo, potrzebujesz, masz, nie ma problemu. I tak to właśnie u nich wygląda. Przy czym też jeżeli mamy mówić o samym procesie budowy Burj Khalifa, no tutaj zacznę już wpływać na takie bardzo mroczne zakamarki związane z historią stawiania tej konstrukcji. To są bardzo mało przyjemne tematy. Niewiele osób o nich wie, ale też trzeba o tym pamiętać, też trzeba o tym mówić, że ta budowla miała swoje bardzo brzydkie fakty historyczne, no i o tym nie można zapominać. O co mi chodzi, zaraz wam powiem. Ludziska, tyle tylko, że na początek oczywiście wyjaśnię ogół, jak takie sprawy wyglądają na Bliskim Wschodzie. Mianowicie musicie wiedzieć, że o ile we współczesnym świecie, w XXI wieku kontynent europejski, Ameryka Północna jest bardzo przewrażliwiona na punkcie równouprawnienia i wszystkich stara się traktować mniej więcej tak samo, nawet mniejszości stara się traktować lepiej, żeby czasem tylko nie poczuły się dyskryminowane, o tyle na Bliskim Wschodzie nie do końca tak wygląda profil społeczny. Musicie wiedzieć, że Arabowie, w szczególności w tych bardzo bogatych krajach, zwykli siebie postrzegać jako takich troszeczkę lepszych ludzi. No jest to smutne, jest to nieładne, ale jest to prawdziwe, zaprzeczyć się nie da. Jeżeli pojechalibyście na przykład do takich Zjednoczonych Emiratów Arabskich, no to ujrzycie świat, w którym do fajnych zawodów, miłych, ambitnych, są zatrudniani właśnie sami Arabowie, czyli ta rdzenna bliskowschodnia ludność. Natomiast jeżeli są jakieś brudne zawody, nieprzyjemne albo fizyczne, no to już troszeczkę uwłaczającym byłoby, gdyby Arab był zaprzęgany do pracy fizycznej, w związku z czym do takich prac zatrudnia się osoby przyjezdne. Nie inaczej było w przypadku samego drapacza chmur Burj Khalifa. Notabene też taka ciekawostka, na początku ten wieżowiec był nazywany Burj Dubai, to była jego oficjalna nazwa, natomiast Burj Khalifa nie wzięło się znikąd. Właśnie na cześć księcia, tego potentata petrochemicznego, kalifa Ibn Zayeda al-Nahyana, który wyłożył 80 miliardów dolarów dla Dubaju, żeby gospodarka tego księstwa się nie sypnęła, nie pierdyknęła z łoskotem o ziemię. Na cześć tego człowieka zmieniono nazwę drapacza chmur z Burj Dubai na Burj Khalifa. I to jest jego oficjalna nazwa dzisiaj, chociaż no, w społeczeństwie potocznie jest ona stosowana zamiennie z Burj Dubai i można założyć, że obie te nazwy są poprawne, chociaż oficjalnie uznana
i zapisana w dokumentach jest ta druga, czyli właśnie Burj Khalifa. Tak czy inaczej, w przypadku tego budynku nie było inaczej. Arabowie go nie budowali, budowali go, co ciekawe, Azjaci. To się wydaje już bardzo, bardzo, bardzo chore, no bo ludziska, nie dość, że Amerykanie projektowali, nie dość, że jakiś obcy szejk przyjechał i wyłożył kasiorę na budowę takiej struktury, która nawet w jego księstwie nie leżała, to jeszcze w dodatku ściągaliśmy Azjatów z drugiego końca naszej planety, żeby nam postawili taką strukturę. No, taka jest prawda. Trzeba było ściągnąć obcokrajowców, no bo to była brudna robota, nieprzyjemna i ciężka. No a z drugiej strony Europejczyków czy Amerykanów się nie opłacało, no bo oni by sobie życzyli gruby hajs za pracę. Najtaniej było ściągnąć Azjatów, w związku z czym po prostu pościągano Azjatów. Wyleciały z Dubaju setki, wręcz tysiące samolotów pasażerskich w stronę Azji Wschodniej. Ściągnięto makabrycznie dużo Chińczyków, Wietnamczyków, Koreańczyków. Mniej więcej no, te główne migracje ludności przebiegały z tych trzech państw, no i oni zostali ściągnięci na teren Dubaju, to były dziesiątki tysięcy ludzi, w przypadku samego Burj Khalifa zostało zatrudnione 7,5 tysiąca Azjatów właśnie do stawiania tej budowli. I zapytacie teraz, no ale Grzechu, o jakich ty brzydkich faktach mówisz? Co, to ma być takie brzydkie, że zatrudnili sobie na placu budowy obcokrajowców? No nie, ludziska, to jeszcze samo w sobie nie jest niczym obleśnym, dlatego że wolna wola. Nikt Azjatów do tego nie zmuszał, po prostu zaoferowano im taką ofertę pracy, oni się zgodzili, w związku z czym to jest jak najbardziej w porządku. Tyle tylko, że brzydkie sprawy zaczęły się dziać potem, albowiem musicie wiedzieć, że rząd Dubaju no bardzo źle się zachował. Na dobrą sprawę złamano wszystkie ogólnoplanetarne postanowienia dotyczące wolności człowieka, wolności konstytucyjnych. Mianowicie ci Azjaci zaczęli być traktowani przez rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dokładniej precyzując księstwo Dubaju, jak niewolnicy. Sejo ludziska, jest to smutne, ale jest to prawdziwe. Jak to się objawiło? W momencie, kiedy te tysiące Azjatów przyleciało do Dubaju, momentalnie rząd odebrał im paszporty, dowody osobiste i wszystkie dokumenty, które mogłyby świadczyć o tym, kim ty jesteś, gdzie do tej pory mieszkałeś. Bez tych dokumentów nie można było Dubaju opuścić. I rząd Dubaju oznajmił, że jeżeli Azjaci nie skończą tych inwestycji, to po prostu stamtąd nie wyjadą. Tyle w temacie. Mało tego, to jest dopiero czubek góry lodowej. Musicie wiedzieć, że również zostały zredefiniowane zarobki tych ludzi, czyli te pensje, które zostały ustalone. Ja do tej pory mieszkałem, załóżmy, w Chinach, przeczytałem sobie ofertę pracy, że Dubaj szuka robotników i będzie płacił, załóżmy, 15 dolarów na dzień. Coś w ten deseń, to jest z dupy kwota, wymyśliłem ją, ale załóżmy, że tyle. Przyjeżdżam na miejsce, skuszony tą ofertą pracy, podpisuję, prawda, dokument świadczący o tym, że się zatrudniam w Dubaju i nagle rząd Dubaju płaci mi 7 dolarów. Za dzień, czyli połowę tej ustalonej wcześniej kwoty. Jest to złamanie podstawowych praw konstytucyjnych, wolności każdego człowieka. Jest to pogwałcenie przepisów prawa, aczkolwiek faktem historycznym jest, że rząd Dubaju zrobił takie świństwo. Rzeczywiście pościągał tych Azjatów, potem płacił im znacznie mniej niż początkowo ustalił. Mało tego, jakby tego było mało, wyobraźcie sobie, że warunki pracy na placu budowy również były bardzo, bardzo ciężkie. I ci Azjaci strasznie mocno narzekali, im nie przysługiwały dni wolne, nie mieli żadnych urlopów, nawet chorobowych. Jeżeli zachorowałeś, też musiałeś dylać na plac budowy, pracowało się 24/7. Były dwie zmiany na dzień po 12 godzin, zmiana dzienna, zmiana nocna. W związku z czym ci Azjaci zaczęli tam się czuć bardzo niekomfortowo, nie mogli wyjechać. Wyobraźcie sobie, że część z nich w ogóle zaczęła skakać z tego wieżowca, zaczęli popełniać samobójstwo, nie potrafili sobie mentalnie poradzić z tą sytuacją. Brzmi to fatalnie, to jest porównywalne do obozów koncentracyjnych w III Rzeszy, no ale rzeczywiście tak, Dubaj sobie stworzył taki obóz pracy właśnie na poczet budowania takich struktur. To jest przykre, ale to jest prawdziwe. Poczytajcie sobie o tym. Jeżeli nie wierzycie mi, poczytajcie sobie o tym. To jest bardzo ciekawe i niezmiernie smutne. Oczywiście to byli Azjaci, w związku z czym oni już u siebie przywykli do tego kultu pracy, do ciężkich warunków i standardów. No bo jeżeli mówimy o azjatyckich drapaczach chmur, o takich kolosalnych strukturach jak choćby Shanghai World Financial Center, to tam również pracowało się 24/7. Tam również były dwie zmiany.
na dany dzień, była zmiana dzienna i zmiana nocna i budynek stawiało się 24/7. Chińczycy już do tego przywykli, że u nich pracuje się po 12 godzin, aczkolwiek w Dubaju nie dość, że pracowało się po 12 godzin, to jeszcze nie mogliście tego miejsca pracy opuścić, byliście otoczeni przez obcych ludzi, zarabialiście znacznie mniej niż początkowo wam obiecano i w dodatku nie było żadnego wolnego. W związku z czym potworna sprawa, doszło do tego, że nawet ci robotnicy się w pewnym momencie zrzesili i doszło do potężnych buntów. Tego już nawet nie można było nazwać strajkiem robotniczym, tylko buntem. Ta cała ludność, te dziesiątki tysięcy pracowników azjatyckich wyszło na ulicę Dubaju z łomami, z cegłówkami, z prętami zbrojeniowymi, z tym, co dało się wyszarpać z tego obszaru placu budowy. I na dobrą sprawę zaczęli atakować przechodniów na ulicach tegoż właśnie Dubaju, zaczęli demolować inne budynki, niszczyć wystawy sklepowe. O tym też się głośno na świecie nie mówiło, to zostało zamiecione pod dywan. Ale faktem jest, że takie rzeczy rzeczywiście się zdarzały, do takich rzeczy tam dochodziło. Po którymś z rzędu takim strajku rzeczywiście rząd Dubaju troszeczkę zelżał te przepisy budowlane, no i już troszeczkę polubownie tych Azjatów zaczął traktować, no bo teoretycznie dałoby się ich zmusić jeszcze bronią, prawda? Teoretycznie by się dało, aczkolwiek nawet gdybyśmy chcieli to zrobić, no to ciężko jest wypuścić armię naprzeciwko dziesiątek tysięcy zwykłych robotników, prawda? Gdyby doszło do takiej rzezi, gdyby Dubaj dopuścił do tego, żeby otworzyć ogień do takich ludzi, którzy są zwykłymi robotnikami, są nieuzbrojeni, no to w tym momencie sprawą już by się zainteresowała Ameryka, takie organizacje jak ONZ, no bo to by normalne nie było. To by rzeczywiście była potężna ujma na honorze Dubaju, na arenie ogólnoświatowej i w tym momencie nawet gdyby te wszystkie inwestycje zostały skończone, to nikt by do takiego kraju nie przyjechał. Firmy nie chciałyby się tam sprowadzać. Dlatego też trzeba było sprawę załatwić polubownie i ostatecznie udało się Azjatom wytargować lepsze warunki pracy. Niemniej jednak to są takie smutne, przykre fakty. Też o nich chciałem wam zaznaczyć, bo niewielu ludzi wie, jak przebiegał proces budowy tego wieżowca. Że właśnie był on stawiany częściowo przez takich ochotników z przymusu, przez pewną formę niewolników. Tak to można nazwać, bo ci Azjaci stali się zniewoleni. Skoro zostały im odebrane paszporty, skoro odebrano im możliwość zrezygnowania z tej posady, no to to jest ludziska najczystsza forma niewoli, jaka tylko może istnieć. Bardzo przykra sprawa. No dzisiaj takie smutne tematy były. Następnym razem, kiedy się zobaczymy, będę już opowiadał o konstrukcji tego drapacza chmur, tak więc tematy będą zdecydowanie przyjemniejsze. Zobaczmy standardowym zwyczajem sylwetkę miasta z oddalenia. No może niespecjalnie wiele w tej sylwetce się zmieniło, głównie to, iż wybudowałem ten wieżowiec, no i te elektrownie atomowe troszeczkę zredefiniowałem, też się lepiej prezentują, zobaczcie. Widać, że to jest jeden taki potężny kompleks przemysłowy. Wcześniej to wyglądało tak troszeczkę niemrawo, teraz rzeczywiście się to prezentuje zacnie. Z oddalenia pierdziszewo wygląda tak. Pięknie, zobaczmy jak to wygląda z perspektywy statuły. No, ludziska, cud miód. Pięknie się to prezentuje, naprawdę cudowna sprawa. Jeszcze spójrzmy z tej perspektywy. A to już się stało takim wyznacznikiem moich materiałów, że przy zakończeniu każdego odcinka z tej serii zwykłem rzeczywiście miasto obserwować. Dzisiaj taki nieco zamglony dzień. Nie jestem do końca pewien, czy to jest mgła, czy to jest smog. Prawdę mówiąc, jest to możliwe, żeby to był smog, chociaż nie wiem, czy gra ma zaimplementowane takie mechanizmy. Może to jest po prostu zwykła mgła, ciężko powiedzieć. No i tutaj ten świeżo powstały wieżowiec, 8 Canadian Center. No... ma on wpływ na sylwetkę miasta, chociaż nie jest jakąś potwornie wysoką strukturą, ale ma wpływ na sylwetkę miasta, myślę, że jak najbardziej pozytywną. Rzecz jasna, możemy się jeszcze za dnia przyjrzeć tym pięknym przestrzeniom parkowym, które wykreowałem wokół Burj Khalifa. Już widzę, że coś muszę tutaj poprawić. Zobaczcie, tu jest nie do końca dobrze, bo tutaj mi palemek brakuje. To się tak wybija z perspektywy tych okolicznych parków, wygląda nienaturalnie, że tutaj tego nie było.
O, teraz będzie lepiej. No i ludziska naprawdę zacnie się tu prezentuje. Zobaczcie. Te parki naprawdę mi wyszły, bardzo mi się podobają. Dobra, i tym pozytywnym akcentem zakończymy ów materiał serii Zagrajmy w City Skylines. Widzimy się na kolejnych materiałach z tejże właśnie gry i z innych gier na moim kanale. Hej ludziska! Jeszcze jedna rzecz, zobaczmy jak to wygląda z perspektywy mojego pałacu. Głównego pałacu, podkreślam. No, ludziska, sylwetka Pierdziszewa rzeczywiście ruszyła w górę. Teoretycznie mam tutaj takie dwie dziury, ale one może też zostaną zaimplementowane pod coś. No ta dziura mi tutaj zostanie, ale ta dziura, tak jak mówiłem, jeszcze tutaj i tutaj powstaną wielkie wieżowce. Dobra, tutaj się z wami żegnam, mam nadzieję, że wam się podobało. Hej ludziska!